I następna paka ze sklepu ProShop. Link w opisie. Co to takiego? Jak będzie ktoś zainteresowany. Chwilę mi się zeszło. On miał być koło 20-21 na miejscu, ale nie dotarł. O, znowu mamy te takie, te i inne. Raz. Dwa. I... Jakieś papiery. Dobra, to najpierw zobaczymy na to, co jest mniej rozpakowywania. Co to tutaj może być? No ja wiem co. Co to, to są one to... Nie wiem, myślałem, że normalnie to przysłali ludziom. To nie jest zapakowane w żaden sposób. Ojej. Ale skurczy był ciężki, jeden z drugim. No to tak, 2x8 tera dyski twarde. Ale skurczybyki jakie ciężkie. Made in Thailand. Ale świeża produkcja. 11 grudzień. Spoko. Strasznie ciężkie. O, i tu jest urządzenie. Kolega mi właśnie polecił, że jest fajny. I że na pewno będzie lepszy niż ten Western Digital, bo ten Western Digital, niestety ten MyCloud się okazało, że póki to działał i nie było żadnych problemów z tym, to było ok. Ale jak trzeba było tam z niego kupę danych po prostu ten wyciągnąć, to się okazało, że Mongolia straszna. Taką frizernikę ładno zapakowane, ale to samo to takie instalacje to, ale to dzisiaj nie będę chyba tego stawiał. Zobaczmy jak to wyjrzy. O, taki tutaj zaklejony. Czy to co jest? Aha, tu jest dekielek. Dwie kieszenie na dyski. Fajnie, bo ma wejście USB z przodu i można mu na przykład przypisać do tego albo do tego z tyłu. Z tego co się już na chwilę obecną dowiedziałem, można mu zalecić zadanie, że wszystko co na przykład będzie tutaj wpinane, to będzie sobie leciało do jakiegoś tam folderu. No, a biorąc pod uwagę, że jest nowy aparat, to jest to zdaje się opcja wręcz idealna. Aha, i to się trzyma tylko tak na takich gumeczkach. Czyli jak coś można pazurami rwać. Aha, bo tu jeszcze mam jeden woto. Zakup z zeszłego tygodnia. To pokażę. Co tu do pokazywania? Czytnik. Kart XQD. Od Delkina. Właśnie po to, żeby zrzucać zdjęcie i żeby zrobić update aparatu. To się inaczej nie da. W tym moim modelu, bo to nie jest model najnowszy, to nie jest Mark II, tylko po prostu Z7. Nie wiem, czy ten czy pierwszy jest oznaczany jako Z1. I patrzmy, co tu jest. Kabel zasilający.
zasilacz i dwa razy skrętka. No, bo w ogóle on podobno to jeszcze to jeszcze tutaj taki numer ma, że... Aha, że... Można przez niego sobie puścić internet do domu i w całej chałupie nie ma reklam. Wycina po prostu reklamy. Co prawda płacimy YouTube'a premium, żeby nie oglądać reklam, ale nie tylko się w domu korzysta, że tak powiem, z tego typu urządzeń. Także opcja fajna. Na pewno będę to chciał zrobić. No, takie. I koniec z unboxingami w najbliższym czasie, bo mam bana na zakupy. Z wiatraczkiem. No to wczoraj unboxingi były, to dzisiaj może założymy dysk. A co to ma, przystawki? Nie, ale klei dość dobrze do podłoża. No dobrze, że chwilę wolnego mam, to się może uda powzrzucać te wszystkie dane. Jeden dysk otwarty. Ale ciężkie te dyski, jak normalnie chłodnika. Nie, to tu nawet nie ma żadnych śrubek. W takim układzie. Instrukcja. Bo jakieś tu śrubki producent przewidział. Ale... Dobra. Aha, nie, 2,5-calowy się przykręca, 3,5-calowy się nie przykręca, no to już w ogóle baja w takim układzie. Nie, to jest dopiero szybka instalacja. Tak. Ha, jeden dysk siedzi. Nieźle. No to już jest w ogóle bardzo prosty temat. A to kurczę dziwne, myślałem, że to jakaś jednak śrubka będzie, ale to jest do 2,5-calowego dysku, więc to też fajnie właśnie, że może być i 2,5 i 3,5 cala. I teraz jeden dysk nie działa. No, ale by była lipa. Nie, ale dyski mają. To tylko na samo urządzenie trzeba było czekać.
Ale dyski są na sklepie. Synology. Reklamę mam wycinać z całej HUP. Jeszcze dużo innych funkcji ma mieć. Nie, no to jest w ogóle. W ogóle to szok. I pek. No to można chyba z takielkę już folijkę zdymać. Kierek na takich gumkach i mamy. No to teraz się już wagowo troszkę kwestia zmieniła. Dobra, to teraz się zabieram za instalację. I koniec unboxingów. Ja w najbliższym czasie. Ban zakupowy. Totalny. A później może będą później może zdjęcia. Pójdę gdzieś. Śrubokręty przygotowałem. No ale nic.